11 sierpnia w Policach odbyło się filmowe lato z Pomorzem Zachodnim. To wędrowny cykl kina plenerowego połączony z akcją promocyjną województwa, które do końca lata zagoszczą w 23 miejscowościach. Jest to przede wszystkim promocja naszego województwa, promocja gospodarcza, turystyczna Pomorza Zachodniego. Po to to robimy, żeby pokazać, jakim fajnym miejscem jesteśmy. Organizatorem cyklu jest Urząd Marszałkowski i Marszałek Województwa. O walorach regionu, zabytkach i miejscach wartych odwiedzenia informowali pracownicy Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej Zamku Książąt Pomorskich. Polecam Krzywy Las w Gryfinie. Jest jeszcze takie moje ukochane miejsce, to jest Pałac w Płotach i tam jest przepiękny ogród, gdzie jest niesamowite, ale to niesamowite drzewo, które wygląda w ten sposób, że mamy gruby trzon drzewa takiego pierwotnego, takiego głównego, natomiast tak on jest profilowany, że otaczają go konary, które wyrastają praktycznie z każdej strony, tak jakby go otaczały. To są niby gałęzie, niby osobne drzewa. Zostawię to Państwu do zobaczenia, nie da się tego opowiedzieć. Wśród takich miejsc jest także miejscowość Bonin koło Łobza, wieża Bismarka, zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, a także stara fabryka w Policach i ruiny klasztoru augustyńskiego w Jasienicy. Przed seansem o godzinie 19 można było skorzystać z bezpłatnych atrakcji przygotowanych dla całych rodzin. Najmłodsi mogli uczestniczyć w różnych zabawach i konkursach tematycznych. Mamy najfajniejszą zabawę z kołem fortuny, bo wszystko zależy od tego, jak Państwo, na ile będziecie mieć Państwo szczęście. Można trafić pytanie, można trafić zadanie. Jest mnóstwo śmiechu przy tym wszystkim. Najfajniejsze jest to, że tak naprawdę chodzi o zabawę. I jest taka możliwość, że wygrywają wszyscy. Można wzajemnie sobie podpowiadać. Jak ktoś sobie nie radzi z pytaniem, zawsze jest jakaś alternatywa. Zainteresowanie jest i młodszych odbiorców, i starszych odbiorców. W ramach bezpłatnego seansu mieszkańcy obejrzeli trzecią część wielkiego hitu francuskiego kina A oni dalej grzeszą, dobry Boże. Organizatorzy przygotowali popcorn, 150 leżaków i niemal wszystkie zostały zajęte. Pierwszy raz na takim czymś jestem tutaj w Policach. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobre wyjście w plener, po prostu tutaj z ludźmi gdzieś posiedzieć i oglądać jakiś film dobry. I mi się wydaje, że super wyjście w Policach, nie? Myślę, że jest okej. Okay. Zamiast siedzieć w domu i się nudzić, no można wyjść z dzieciakami tak na w plener. Ale myślę, że bardzo fajna inicjatywa, także polecam każdemu. I fajnie, że nasze miasto to ogarnęło. Dzisiaj rano żeśmy wrócili wczesnym ranem z wakacji i miałem już zaplanowane, wyczytałem gdzieś tam daleko, że będzie takie fajne plenerowe przedstawienie. No, bardzo lubię. Film Dwie poprzednie części widziałem, bardzo mi się podobał, chętnie zobaczę, czego nie miałem okazji być w kinie. W tamtym roku byłam w Nowym Warpnie, też był właśnie chyba wyświetlana druga część w plenerze, nie? Także jestem bardzo zadowolona, że tu jestem. Projekt realizowany jest w ponad 20 różnych miejscowościach i finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.